Moja matka była stolarką i nawet babka, której już dawno nie ma, bo umarła, i prawnuczka, i tak cały czas kombinują, mówią o czymś, czego nie ma. No jak można było, proszę Państwa, czekać na Jezusa Chrystusa i Go potem zabić i w tak haniebny sposób w ogóle znieważyć, prawda? No, także mówią coś, czego nie ma. Przecież jeżeli chodzi o Pałac Kultury Stalina i Lenina i system komunistyczny, to on strasznie poniewierał ludźmi. Człowiek w komunizmie to nigdy nie mógł żyć długo. W Ameryce ludzie sobie dogadzają, a tutaj to wiecie Państwo. Moja córka będzie stolarką. Jego córka będzie stolarką. Moja matka była stolarką i ucięła sobie palec. Tak. Jego matka była stolarką i ucięła sobie palec. Takie głupoty. Głupoty, Państwo, zobacz. Biblia do śmietnika, a tu wyższa filozofia. No. Marta Studio już tu nie wystawia. Bogu dzięki. A głupoty. Przyszłego ojca. I dlatego ja też zostałem stolarką. Stolarką. Pierwszy głupot. Stolarką. I dlatego on też został stolarką. Moja córka. On został stolarką. No teraz jak już chodzi gender, to może i tak. Tak mi się śniło. Radio Conchita, to FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, Radio Conchita sprzed Interkontynentalu. Pozdrawia Was serdecznie. Radio Conchita, Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Tak to było, albo tak to mi się przyśpiło. Dla Polaków, dla Warszawy, Szmira, jakiej nigdy nie było. Ani babki nie ma, ani dziadka nie ma. 40 lat się żyje tak krótko. Tak to było, albo tak mi się śniło. Tak to było, albo tak mi się śniło. Tak to było, albo tak mi się śniło. Hello? Tak to było, albo tak mi się śniło. Radio Conchita. Patrz się, patrz, patrz. Cud. Matka Boska się ocieliła. Ostrobramska, częstochowska, rzymska, łacińska, aby nie krymska.